Zabójca kotów z Teksasu wciąż na wolności. Po zuchwałym akcie zamordowania kota Chrisa i Kimberly Elliot, mieszkańcy ich sąsiedztwa są mocno zaniepokojeni napastnikiem grasującym po ulicach. W ostatni czwartek, około 3 w nocy, kot imieniem Moe postanowił wyjść przed dom swoich właścicieli. Wtedy został zaatakowany przez tajemniczego mordercę, który prawdopodobnie użył maczety i przeciął kota na pół. Moe, tak jak inne ofiary, został później umiejscowiony tak, by być pierwszą rzeczą zauważoną rano przez właścicieli. Jedyne co po nim pozostało, to pół ciała i krew na podjeździe. Od 2008 roku w tej okolicy zginęło prawie 30 kotów. To dlatego aktywistka na rzecz zwierząt założyła stronę na Facebooku i próbuje złapać mordercę. Kobieta mówi, że skoro tak łatwo tej osobie przychodzi zabijanie zwierząt, następni w kolejce mogą być ludzie. Prawie 25 tysięcy dolarów jest oferowane osobie, która naprowadzi policję na ślad mordercy.